spotkać. Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Astrylt, a to jest kolejna część serii Wiedźmin. W ostatnim odcinku pochowaliśmy drucha tego oto kupca, a w tym odcinku zaraz zobaczymy, co zrobimy dalej. Tu mamy magistra. Ten wiedźmin pewnie dostał się do miasta, walka na pięści. Tego nie zrobimy. No, zalecenia na góle. Tylko gdzie one są? Dobra, utopce zrobimy najpierw. Serio? Ale nie mam przecież nic zabitego. Tutaj do tej krypty pójdziemy. O, właśnie. Mam nadzieję, że da się tam normalnie dojść. W tej krypcie są chyba góle. Nie, tamtędy się nie da wyjść. Chodźmy tędy. Zdaje się, mam talenty do rozdania. Wszyscy pogłupieni. W tamtą stronę, czyli jak to, to jakoś tak. Tam chyba. Tak, tak. Jakoś tędy. Jeszcze raz. I teraz... Bo to jest co to jest? Dom Abigail. Teraz jakoś tak w prawo. Czyli gdzieś tam. Tylko którędy? Tędy chyba. Chyba to miejsce, co ostatnio zawracałam z niego. Tak. To co to jest? Dobra, odprawiamy jakieś rytuały. Nie pamiętam, co to robiło. Dobra, mamy coś do rozdania. Ile tego mamy? 3 brązowe. Co to jest? Garda, parowanie. Dobra, regenerację weźmiemy. To też się przyda. Igli nie mamy. Czy coś tutaj mamy wartościowego? Tu nie, a tu? A w zręczności co to jest? Zbicie, parowanie. Dobra, niech będzie. Ale czy damy rady temu czemuś w krypcie? Przyczyną śmierci musiała być zawartość tej buteleczki. Zwłoki pewnie zwabiły gule. No i są gule. Muszę wyjść kota zrobić.
Dobra, przy okazji robi nam się zadanie, chyba że tam dalej już nie jest ciemno, ale wątpię. Dobra, weźmy. Zajrzyjmy, czy tam jest dalej ciemno. Jest ciemno. Dobra, wracamy po kota. No czemu nie mogę nic tu zrobić? Dobra, wyjdźmy do ogniska jeszcze raz. Tu jest ognisko. A, już zgasło. Dobra, zobaczmy. Czego nie mam? O, ja cię kręcę. Belisa. I właśnie po to one tu są, nie? Nie bez powodu one tu są. Dobra, zobaczmy, ile tego zrobimy. Parę sztuk na pewno by się przydało. Kot. Pojadę, to jest na gule. Dobra. Zobaczymy. Dobra, wejdźmy tam. Okej, wejdźmy tak. I teraz tak. To jest jeden brązowy talent. Gdzie jest ten olej? Dobra, użyjmy na tym. I kota trzeba wypić to. Czemu tego nie mogę wypić nagle? Dobra, lecimy. Nie pamiętam, co dają te miejsca mocy. Czyli tak, zadanie dla Mikula zrobione. Ale my się jeszcze tu poszwędamy. Bo coś może znajdziemy. O, jest ciało. Dobra, nic ciekawego teoretycznie. O, tutaj jest igni chyba. Tak, mamy igni nauczone.
Czy coś tu jeszcze jest poza tym? Nie no, to jest tylko jedna sala. Tu jest zawalona sala, ale tutaj raczej nic chyba nie zrobię. Nie. No i koniec w sumie, bo zobaczmy tą mapę. No tak, bo to wszystko jest zawalone. Może później. Na razie nie, nic to nie da. Dobra, lecimy do Mikula w takim razie. A Mikul jest gdzie? Tu. Dobra, lecimy. Dużo tu biegania jest, no ale cóż, przynajmniej można sobie widoczki pooglądać. I ta muzyczka w tle. Zostawcie mnie w spokoju. Mówiłem, że nie oddam mojej pracowni za żadne skarby. Oddasz dziady go, albo... Albo co? Wiedźmin, zabić go! Dziadem zajmiemy się później. Nie sądzę. Wybiła twoja osoba. Dorwaliśmy cię, Wiedźminie. Trzeba było nie zadzierać z salamandrą. Ten most będzie twoim grobem. Cieńcy jesteście. Szybko poszło. Dziękuję, Wiedźminie. Ocaliłeś mnie. Chcieli mojego laboratorium, moich retort, alembików, pieców alchemicznych, moich skarbów. Nie ma sprawy. A kasa? Dawaj kasę. Znam powody wydarzeń, których właśnie byłem świadkiem. Salamandrze brakuje sprzętu, żeby wykorzystać skradzione tajemnice. Bez aparatury na nic im wiedźmińskie mutageny. Prawie udało im się ukraść skarby Kalksteina. Prawie udało im się w Kaer Morhen. Prawie robi wielką różnicę. Gdybym wtedy został z Vesemirem, dzisiejsze wypadki potoczyłyby się inaczej. Tym bardziej, że zjawili się tu przeze mnie, przez decyzję, którą kiedyś podjąłem. A czy gdyby się zawczasu znał konsekwencje, zdecydowałbyś tak samo? Myślę, że tak. Tak, to była dobra decyzja, a z konsekwencjami sobie poradziłem. Nie dziwi mnie to. Wyglądasz na kogoś, kto nie ogląda się za siebie. Gdybyś potrzebował składników alchemicznych do twoich wiedźmińskich eliksirów, przyjdź do mojej pracowni w Wyzimie. Dam ci specjalne ceny. Zatem do zobaczenia. Czyli plus 100%. Tak, to rozwiązanie. Trzeba było nie bronić dziada. Znowu będzie gadał. O czym mówisz? Staruch tu przyłazi i cięgiem gada i gada, aż mnie łeb boli. Jeszcze raz przylezie, to go kamieniami łobrzucim. Lepiej go nie drażni, to potężny alchemik. Kapitan powiedział, puszczać ino tych, co glejt mają. Wiem, wiem. Jutro mnie pod bramę młyńską przenoszą. Tam mój będę stał. Jak glejt będzie, tam mnie szukaj. No. Może najpierw o kościach. Znalazłem dziwne krasnoludzkie kości. Nie wiem, co ludzie ci nagadali, ale ja od dawna nie gram. Daję słowo. Spokojnie, Mikul. Tylko pytam. Wielebny ci powie, że grę spaliłem i diabła się wyrzekłem.
Gadaj z krasnalem Zoltanem. Z Zoltanem, powiadasz? No dobra. No. No to dawaj kasę. Pozbyłem się guli skrypty. Dziękuję, mistrzu, po stokroć. Trzymaj, oto mój miesięczny żołd. Ha, koledzy się ucieszą. Planowali iść skarby jakoweś, wydobywać skrypty, łopatę wziąć i ścianę jedną przebić. Znalazłem tam dość świeże ciało młodej kobiety. Jej zwłoki zwabiły gule. Ilsa? Nie, niemożliwe. Ja żebym ją kochał, bardzo kochał. Nie wiem, jak się nazywała. Prawdopodobnie otruła się. Nie, nie. Wiedźma podła struła moją Ilzę. Czarcia dziwka truciznę moje Ilzie. Nie! Boleję nad twą stratą, ale miałeś mi powiedzieć coś o salamandrze. Łoni glejty mają. Tylko łoni. Zostaw mnie. Ty masz złe oko i złe wieści przynosisz. Odejdź. Nie zapomnij wspomnieć wielebnemu, że zająłem się gulami. Bywaj. Dać mi podziękowania. Spać mi się chce. Mnie? Mnie nie wpuścić? Koło wynalazców z Oxenfurtu musiało ich przekupić. Co cię tu sprowadza? Zadanie. Ponoć potrzebujesz krwi gula. Masz ją? Spokojnie. Najpierw zapłata. Ta krew jest mi potrzebna do badań. Dobra. Za mało mi płacą. A ile dostałam? No, sporo. Dobra, to co teraz? Harenaj Oda. Wskaż mi to. Co to jest? Miejsce mocy. Aha, tutaj, czyli w sumie niedaleko. Dobra, zapiszmy to. Coś tam zrobiliśmy. No kurde. O. Można z nich coś zabrać? Trochę orenów. Dobra, tu już wszystko. Czy ja dobrze idę? Oby. Dobra, widzę kogoś. Powitać, powitać zacnego pana. Kim jesteś? Haren Brock, handlarz, pośrednik do usług, jaśnie pana. Co sprowadza do mnie wiedźmina? A co masz do zaoferowania? Oczywiście przysyła cię wielebny. Cóż, sprowadza mnie chyba lokopeda. Oczywiście. Jakoś ci nie wierzę. Symbol wiecznego ognia. Musiałeś dostać go od wielebnego. Przysłał mnie wielebny. Ponoć potrzebujesz pomocy wiedźmina. Nocą z rzeki umarli wyłażą. Upiornym zimnem od wody ciągniasz. Ciarki przechodzą. Pomóżcie, panie, a złota nie pożałuję. Dobra, pomogę. Pomogę ci. Ale za informację o salamandrze oraz 100 orenów. Wiesz, mam swoje koszta. Słyszałem plotki, że szukasz salamandry, a to oznacza, że szukasz guza. Ale co mi tam? Umowa stoi.
Przeklęte umarlaki, nie dość, że mi ludzi straszą, to jeszcze skrzynie z towarami niszczą. A to bardzo cenny ładunek dla specjalnego klienta. Pewnie dla salamandry. Gdzie mam szukać tych utopców? Jak to gdzie? Nad brzegiem rzeki. Wyłażą z wody po zmierzchu. No tak. Wiedźminie? Znalazłem takie kości. Stój, stój, nie tutaj. Chcesz, żebyśmy obaj mieli kłopoty? Nie udawaj, świętoszka. Masz tyle kontrabandy, a boisz się pudełka z grą? Instynkt samozachowawczy. Wolę się nie wychylać. Wielebny ma bzika na punkcie tej gry. Czyli wiesz, co to jest? Tego nie powiedziałem. Każdy widzi, że to nieludzka robota i hazardem pachnie. Najlepiej popytaj krasnali. Coś na pewno powiedzą. Dzięki przynajmniej za to. Nic nie widać przez ten deszcz. Symbol wie... Czym handlujesz? Wszystkim poprawcie, ale ciężkie teraz czasy, więc wybór mały. Pokaż, co tam masz. Klient nasz pan. No dobra. Deszczóweczka dobrze robi na włosy. Możemy coś kupić, czy nie? Czy ja w ogóle chcę coś kupić? Nie. Co to jest? Jedźwiedzie się. Nie, dobra. Gdzie to jest teraz? Pokażcie mi to. Tutaj. Po zmierzchu, czyli trzeba pójść do ogniska. Gdzie jest ognisko? Mikul tu mieszka? Serio? Gdzie jest ognisko? Tutaj chyba. Tak. Mam jeden talent, 4 talenty nawet. Wow. Dobra, tą gardę weźmiemy. O, igni w sumie można zrobić. Natężenie znaku zwiększymy, zwiększymy obrażenia. Dobra, i teraz do zmierzchu. Do zmroku, tak. I zobaczymy te utopce. Czy faktycznie wyłażą. A w tej beczce co jest? Piwko. Wyłażą z rzeki. Czyli stąd. Czyli nie za wcześnie? Chyba za wcześnie. Co to jest? Do północy. A, na jedno wyjdzie. Lepiej chyba do północy jednak. O, teraz będzie chyba dobry czas. Dobra, idziemy sprawdzić. Jest. Dobra, wylazły, więc jest okej. Bym chciała pozbierać. Przyda się. I pewnie zaraz wylezą następne, oczywiście. O, chodź. Jeszcze? Jeszcze. Ojej, Geralt, serio. Mm.
Okej. Kedmil Hafkaren. Witajcie. Po polsku. Nenduan Svadgern. Nie damy się zastraszyć, Wiedźminie. Haren Brock umówił się tu z nami. Mieliśmy handlować. Obiecał hawekarską specjalność. Spokojnie, Haren nic o was nie mówił. Polowałem na utopce. Wardel Nen. Wprawdzie nie jesteś Ensid, ale nie jesteś też plugawym Dwan. Nie jesteś naszym wrogiem. Pozwól nam zabrać broń i rozstańmy się w zgodzie. Towary należą do Harena. Przykro mi, Ensid, ale nie pozwolę wam dotknąć tych skrzyń. Posłuchaj mnie uważnie, Vadgern. Jesteśmy częścią 20-osobowego komanda. Nasi bracia są chorzy i głodni. W tych skrzyniach jest jedzenie, lekarstwa i broń. Nie możemy sobie pozwolić na codzienne wycieczki pod mury wyzimy. Domyślam się, do czego zmierzasz. Dobrze się domyślasz. My nie mamy wyboru, ale ty masz. Pomyślmy. Trudny wybór, który ma wpływ pewnie na resztę wydarzeń. Możemy im pozwolić, albo powiedzieć, że pracujemy dla Haryna. Pamiętam, że kiedyś chyba im pozwoliłam wziąć towary, więc teraz im powiem, że nie. Pracuję dla Haryna. Będziecie musieli poszukać hawekarskiej specjalności gdzie indziej. Chyba nie chcesz umierać za chciwego Dwan. Przecież nie jesteś jednym z nich. No nie jestem, ale też nie pozwolę kraść. To nie ma znaczenia. Tylko ja mogę kraść. Nie ruszycie skrzyń. Zabijemy ciebie, a później Harena. To będzie lekcja dla innych zdrajców. Sparle! Zdrajców czego? Kto jeszcze? Chodź tutaj. Kto jeszcze? Tam jeszcze Menda jedna. Dobra, chowaj mieczek, bo musimy wszystko pozbierać. Tutaj mamy. Tego nie będziemy brać. Jeszcze tu są szczątki. Musisz tak dookoła. Dobra, wracamy do tamtego. Zobaczymy, co on na to. Jest tu gdzieś wejście? Tu chyba, tak. Ja tu mam monopol na kradnięcie, nikt nie będzie mnie tu ubiegał w niczym. Co to za książka? Jakieś przeciw ludziom. I podstawa alchemii, dobra. Dobra, gadamy. Wiedźminie? Zabiłem dla ciebie utopcę, a przy okazji spotkałem elfy. Elfy? Jakie elfy? Nie, nie znam żadnych elfów. Spodziewali się ciebie. Kim były te elfy?
To Skojatel, wiewiórki, młodzi inni ludzie walczący o wolność. Za kontakty z nimi idzie się na szafot. Jeśli mnie wydasz, zawiśniesz razem ze mną. Nie wydam. Skoro to takie niebezpieczne, czemu z nimi handlujesz? Żyć jakoś trzeba. Tak czy siak, wykonałem zadanie. Więc mój towar jest bezpieczny? Nie doceniałem cię, wiedźminie, a przy okazji, co się stało z elfami? Nie dogadaliśmy się. Nie żyją. Zabiłeś ich? Pewnie będą chcieli zgarnąć towary. Jak zjawi się reszta komanda, zwalimy winę na utopce. Nie będę się wtrącał. Czekam na moją zapłatę i opowieść o salamandrze. O to pieniądze. A jeśli chodzi o salamandrę, to musisz wiedzieć, że zbierają haracz od wioskowych. Nieposłuszni płacą gardłem lub świeci im czerwony kur. Gdzie ich znajdę? Zapytaj wielebnego. Jeśli o mnie chodzi, to nie mam nic przeciwko, żebyś ich załatwił. Mój znajomy szuka pewnego krasnoluda, Huga, należącego do Skojatel. Popytam. Może uda mi się dowiedzieć, co się z nim stało. Ciekawe. Oda. A gdzie jest Od? Gdzie ja spotkam Oda? Tutaj. A ja cię kręcę. Znowu na drugiej stronie. O kurde, aż ty mendo. Aż się normalnie wzdrygłam. Gdzie ty jesteś? Się wzdrygłam. Dobra, wychodzimy stąd. Chowaj już tego mieczka. Albo i nie. O ja pitola. Kurde, wyłazić stamtąd. No, chodźcie tutaj bardziej. Ta, wilki, tu topce, tu pojady, co jeszcze? Trochę tego expa będzie i będzie można jakieś talenty rozdać. Dobrze idę, dobrze idę. Kładę, zapomniałam sobie herbatki zrobić i mnie trochę drapie. Dobra, lecimy. To znowu. A to co to? To jest ta główna bestia chyba. Dobra, jedziemy.
To było takie jakieś dziwne. A w ogóle to czy Abigail coś powie dodatkowo? Coś się dowiem ciekawego? Czego chcesz? Fruwają ci włosy. Chciałem o coś spytać. Pytaj. Wiesz coś o demonie Alzura? Alzur był magiem. Pracował nad teorią magii, ale też wiele podróżował. Natknął się kiedyś na istotę prawie całkowicie odporną na zaklęcia. Potwór miał lwie ciało z ludzką głową, o ile pamiętam. Ciekawe. Kiedy Alzur się zbliżył, stwór zadał pytanie, co to za zwierzę, które rano chodzi na czterech nogach, w południe na dwóch, a wieczorem na trzech. Znasz odpowiedź, Wiedźminie? Znam. Znam. Alzur na szczęście był potężnym magiem i miał dryg do zagadek. Kiedy udzielił odpowiedzi, potwór zaatakował. W późniejszych badaniach Alzur odkrył, że bestie tego rodzaju tracą większość mocy, jeśli rozgryzie się ich zagadkę. Jak to się ma do naszego zielonego burka? Bestia przemówiła ustami Alwina, kiedy był w transie. Zadała ci pytanie. Kto mnie wezwał? Bestie wezwały podłe czyny mieszkańców wioski. Musisz wskazać winnych. Rozumiem. A tak przy okazji, jak brzmi odpowiedź na zagadkę, którą usłyszał Alzur? Człowiek. Człowiek. Tak. Oby udało ci się również z bestią. Chciałem o coś spytać. Pytaj. Gdzie jest Alwin? Gdzie jest Alwin? Wielebny mi go zabrał, kiedy chłopiec poszedł po wodę. Dlaczego to Alwin zrobił? Wiewiórki. Bo to zły i podły człowiek, jak oni wszyscy. Wszystkich ludzi nienawidzisz? Tak. Nie wiesz, jak to jest. Mieszkać w tym miejscu i znosić te spojrzenia, szepty za plecami, znać wszystkie ich brudne sekrety. Mnie też nie kochają. Jesteś tu tylko przejazdem. Dokonasz kilku szlachetnych czynów i wyjedziesz. A ja zostanę. No ale też możesz wyjechać. Czy ja mogę coś tutaj sobie... Nie. Czerwona stołuszka. Boże, jaka droga. Co to jest? Bergesty. Potwory. Czy ja któraś ty książek chce? Dobra, to kupimy. Może się przydać. No kuźwa, jak ja to mam kupić? Tak, chcę kupić. I chyba tyle. Zobaczymy, czy coś mi to wpisuje do reszty. Tak, coś tam, o, właśnie. Mamy parę rzeczy. Miniaturowa lalka przedstawiająca człowieka. Ciekawe. Służy do robienia krzywdy. Dobra, co znowu? Ogól nawet. No, chodź tu. Dobra. Dalej gdzie? W tamtą stronę. No co jest? A, pies Oda. Ale on się nie zmienił. Dobra, jesteśmy u Oda. Ta zbroja nosi ślady krwi i miecza. Musiała należeć do wojownika, a ten grubas wygląda raczej na pijaka.
Może był wojownikiem. Kto mnie nachodzi? Jestem wiedźminem. Trudnię się zabijaniem potworów. Czemu wchodzisz ze bronią do mojego domu? Ja nic nie mam. Spokojnie, nie zrobię ci krzywdy. Chcę tylko zadać kilka pytań. Ja nic nie wiem. Nie gadam z obcymi. Nazywam się Geralt. Teraz już znasz moje imię. Napij się ze mną, panie Gerwant. Rozumiesz? Kto nie pije, ten kapuje. A ja nie lubię kapusi. Wypijmy. Tylko się nie zataczaj z potem, bo będzie masakra. O najważniejsze nie spytałem. U wielebnego byłeś? Jasne. Bo on kazał nam obcych sprawdzać. Sygnet wiecznego ognia. Musi być od wielebnego. Przysłał mnie wielebny. W czym mogę ci pomóc? Wielebny zawsze o nas myśli. Plotki już do mnie doszły. Wiem, czego chcesz. Mam pewien problem z ogrodem. Nie jestem ogrodnikiem. Pozwól mi pan skończyć, panie Gerwant. Jakiś czas temu dziwne rośliny wyrosły w moim ogrodzie. Te rośliny są żywe. Dopóki były małe, były całkiem pożyteczne. Jadły krety i owady. W takim razie gdzie leży problem? Teraz są ogromne. Wielkie jak człowiek z ogromnymi gałęziami. Na szczęście za dnia się zakopują. Ale nawet wtedy boję się podejść. Zobaczę, co się da zrobić. Ale będzie cię to kosztowało 120 orenów. Mogę zapłacić 50. Panie Gerwant, wypijmy na pochybę zielsku. Ale psie pieniądz. 120, ani orena mniej. Na pochybel. 70 orenów za dwa chwasty to i tak zdzierstwo. Mówiłem 120. Żyć jakoś muszę, jeść, coś wypić, a właśnie zdrowie. 80 to moja ostateczna cena. Moja strata. Niech będzie 100. Stoi! Jeszcze rozchodniaczka. Boże, Geralt, naprawdę. Będziesz w takiej stanie zabijał. To będzie zabawne. Gdzie są te rośliny? Gdzie one, kurde, są? Tam są. Serio? Weź tam doczłapaj szybciej. To jest jedna roślina, czy dwie? Aż by się chciał grupowy na to włączyć. Jednak jedna to była. Ale to jest profesjonalizm. Nawet nachlany, a umie trafiać. No mówże! Wybiłem potwory z ogrodu. Płać. O co wam chodzi, panie Gerwant? Chcecie wasze 80 renów? Proszę. Umowa była na 100.
Nie wydaje mi się. Mimo, że krzynę wypiliśmy, pamięć mnie nie zawodzi. Nie przeginaj. Już, już. To wasze. Wyście szaleni są. Mówiłem nie iść nocą w pijanym widzie potworu ubijać, ale się uparliście. Boję się was, panie Gerwant. Oj, ludzie, nigdy się nie zmienicie. Głowę za was nadstawiam i jeszcze mnie oszukać chcecie. A, nieważne. Nie zapomnij powiedzieć Wielebnemu, że ci pomogłem. Halo, to jeszcze nie wszystko. No mówże! Są w okolicy jakieś potwory? Czasem w nocy słychać okropne wycia od strony wioski. Aż mleko od nich kwaśnieje. Zauważyłeś jeszcze coś niezwykłego? Razu jednego mgła pod zajazdem była straszna i drogę zmyliłem. Doszedłem aż pod chałupę wiedźmy i zobaczyłem tam wielką bestię wgapioną w jej okna. Powiedz o niej coś więcej. Kto by się tam przyglądał, panie? Ja mnie wiedźmin. W strachu, żem ruszył z powrotem. Mało nóg nie połamał, ale tęgie było bydle, niby koń. I dymiło, i skrzyło, jakby z pieca. Na razie. No dobra. Ale z Wielebnym sobie porozmawiam w następnym odcinku, to nie dosyć długi. Tutaj udało nam się rozwiązać większość zadań odnośnie właśnie ogona salamandry. Mam nadzieję, że się podobało. Zachęcam do komentowania, oceniania i subskrybowania i się widzimy w kolejnych częściach z Wiedźmina bądź z innych gier. Zobaczymy. Pa!